Albo na przykład przesyłam 10 pomysłów na rozwój chmurowiska. Dzień dobry. Więc witam. Dzisiaj mamy bodajże środę. Chyba. Co nie? Ula. Mamy też drugiego kawalera. Dzień dobry. Cześć. Dzisiaj będziemy rozmawiali o etykiecie pisania maili, czyli jak pisać listy, szczególnie te elektroniczne, aby druga osoba miała z tego pożytek, wartość i żeby nikogo nie doprowadzało to do frustracji, a wszyscy mieli z tego jak najwięcej korzyści. Piotrek, jak pisać maile, żeby były dobre? No po prostu, żeby były dobre. No po prostu, żeby było dobre, ale nie wszyscy wiedzą, co zrobić, żeby były dobre. Ale to za chwilę. Więc właśnie mi się udało wyczyścić maila, inbox 0 z rana, więc całkiem dobrze. Zamykam maila, otworzę go dopiero później, bo teraz ruszam dalej. Czas na prezentację. Więc dzisiaj towarzyszy mi Uber w moich podróżach i dotarłem do Microsoft Polski. Więc jestem już w swojej prezentacji, dużo ciekawych osób i teraz uwaga, kogo spotykam. Krystian. Siema. Spotkanie wykończone. Jak było? Cudownie. Bardzo to fajnie. Mirek Szybczak i Bartek Raczyk. Najbardziej uprzejmy człowiek w historii wszechświata. Więc jestem właśnie po obiedzie i podobno przyjechał do mnie znajomy, który właśnie tam stoi. Uwaga, uwaga, kto zgadnie, kim może być ten przystojny młodzieniec? Maciej Anisarowicz. Siema. Jedyny, niepowtarzalny. Więc właśnie jesteśmy po kawie w tym przepysznym budynku zwanym Leclerc. Maciej, biznesmen. Niam, niam, niam. Biznesmen numer jeden Polski. Tylko jeszcze o tym nie wie. Nie wiem, to prawda. Pa, pa. 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 Więc zadzwonił do mnie właśnie mój potencjalny partner i powiedział, że nie może przyjść na spotkanie, które się odbywa w jego budynku. Trudno, jego szkoda. I już w domu. Dzień dobry, Ula. Co słychać? Więc parę godzin później kuloodporny Mirek został złamany. Coś dzisiaj na tym powietrzu mnie przewiało. Trochę się źle czuję. No ale to nic, jakoś poradzimy. Więc właśnie włączyłem maila po dość długiej przerwie. I w tej chwili mam 48 maili. Google dość fajnie pisze na spam, więc zobaczymy co jest w tych mailach i potem przejdziemy przez to, co jest dobrze robić, a co źle robić, gdy się wysyła maile i się odbiera maile. Więc nie czuję się najlepiej, ale przejdźmy przez to, więc właśnie skończyłem tak zwane obrabianie maila i mam w tej chwili inbox 0. I chciałbym Cię powiedzieć o 5 rzeczach, które moim zdaniem są bardzo ważne przy kulturze pracy z mailem, ale też, aby mieć więcej czasu i aby ludzie, z którymi mailujemy, nie widzieli tego jako problem, a widzieli to jako dość dobrą formę komunikacji. Więc zacznijmy od prostej rzeczy, która pomaga bardziej Tobie niż osobie, do której piszesz, czyli otwieramy maila tylko raz. I stosuję zasadę jako świętość, czyli jeżeli dotykam jakiegoś maila, przychodzi do mnie mail, klikam go raz, wykonuję akcję, albo go usuwam, albo go archiwizuję, albo odpisuję, albo przenoszę do zadań, do nozbę. Więc, żeby pokazać pewien przykład, to dostałem maila od UPC, aby zapłacić rachunek, więc ten rachunek wysłałem na specjalny mail, który ma końcówkę nozbe.me i jeżeli na ten mail przychodzi informacja z tym moim mailem a propos UPC, to pojawia się za zadanie w nozbę i dzięki temu mogę to zadanie wykonywać. Ale tym samym nie mam w mailu maili, które leżą tam od dłuższego czasu i czekają na odpowiedź. Zawsze dochodzę do inbox 0, żeby nie otwierać maili po raz któryś. Ostatnio to liczyliśmy, jeżeli poświęcimy 15 minut dziennie na to, żeby otwierać stare maile, to tracimy rocznie 90 kilka godzin czasu, więc zrobić jeden mail, obsłużyć go, usunąć, zarchiwizować, odpowiedzieć albo przesunąć do zadań. Tyle. Więc rzecz numer 2, piszmy krótkie maile. Dostaję długie maile. Zaraz dam przykład. Więc postawiłem komputer troszeczkę dalej, żeby pokazać. I to jest przykład maila, który dostaję, chociaż ten jest jeszcze w miarę fajny, bo ma przynajmniej punkty.
Natomiast dostaję maile, które czasami są formatu 3 stron A4, które często nie zawierają sobie pytań, albo zawierają pytania ukryte gdzieś w środku treści, nie na przykład na końcu, ani na początku. I ja akurat odpisuję na wszystkie maile i nie mam z tym problemu, więc jeżeli ktoś do mnie chce pisać dalej długie maile, to zachęcam, będę dalej czytał, bo czasami są bardzo fajne historie. Natomiast wiem, jak moi znajomi reagują na takie maile i oni po prostu ich nie czytają, bo nie mają na to czasu. Nawet dzisiaj rozmawialiśmy z Maćkiem Zrobiczem na ten temat, że dostaję maila, gdzie na samym końcu jest napisane: hej Macieju, napisałbym do ciebie krótszego maila, gdybym miał na to czas. Więc osoba poświęca załóżmy 10 minut, a w tym czasie mogłaby poświęcić ten czas innym osobom, pomagając im w ich problemach. Gdyby na przykład zadali pytanie: hej, jak zrobić to, albo hej, jak zrobić to, albo hej, mam do ciebie propozycję na to i na to. Pisząc takie długie maile i jeszcze na dodatek nie dając struktury, czyli nie mówiąc na początku, jaki jest problem i na końcu jest jaki problem, jest bardzo ciężko. Więc to, co warto zrobić, nawet jeżeli chcemy pisać długi mail, to zrobić tak zwaną opcję too long, don't read. Czyli załóżmy, jak piszemy do kogoś maila, gdzie chcemy opisać historię naszego życia, albo po prostu mamy jakiś długi temat, który wymaga naprawdę dużej ilości pisania i nie chcemy używać rozwiązań typu SharePoint, typu G Suite albo innego rodzaju narzędzia zewnętrzne, w których możemy pracować, albo nie chcemy dzwonić, to zróbmy po prostu w ten sposób. Napiszmy maila do mirek@brunejko.pl. Zróbmy tytuł, o tytule powiemy za chwilę. Cześć Mirek. Too long, don't read. Propozycje wystąpienia na konferencji. I tutaj już piszemy naszego maila, to co chcemy, te 5000 słów. Natomiast sam początek już nie mówi. Możemy też nazwać podsumowanie, streszczenie, aby po prostu opowiedzieć przynajmniej w jednym zdaniu, o czym jest ten mail. Dawniej nawet byłem fanem takiej strony jak 3 sentences, czyli to, żeby każdy mail, którego wysyłamy, nie miał więcej niż 3 zdania. Jest też opcja 4 sentences i 5 sentences. I to jest bardzo dobra rzecz, żeby wysyłając maila nie pisać z tego referatu, bo mail nie do tego służy, tylko żeby napisać po prostu w kilku zdaniach, co chcemy zrobić, ewentualnie dodać załącznik. Przesyłam ci ofertę na szkolenie. Daj proszę znać do 23.06. Jeżeli nie dasz, to i tak do ciebie zadzwonię w tym terminie. I send. Jest natomiast jeszcze jedna rzecz, która bardzo pomaga w kwestii związanej z mailami. Jest bardzo ważna. Kwestia tytułów. Nie będę pokazywał, żeby ktoś się nie uraził, ale sami dostaję maile o takich tytułach. Uwaga. Pomoc. Informacyjnie. Blog. Poprawki. Zakup strony, rytuał, pytanie, spotkanie. Ja, gdy przychodzę przez maile, i znowu nie mam ich tak dużo, bo dostaję dziennie około 50-100 maili po wyłączeniu spamu, to jeszcze sobie z tym radzę. Jeżeli osoby dostają tych maili bardzo dużo, czasami po prostu skanują tylko tytuły, jeżeli nie wiedzą, o czym są, to po prostu je ignorują. I teraz, jeżeli wysyłamy na przykład maila z jakąś ofertą sprzedażową, albo ofertą naszych usług, albo ofertą na nowy projekt do kogoś, kto dostaje takich maili około 500 dziennie i mamy w tytule pomoc, albo dzięki, albo pomysł, ta osoba nawet tego maila prawdopodobnie nie otworzy. Jeżeli jeszcze dalej będziemy tam mieli w tym mailu dużo treści, ta osoba tego maila nie przeczyta. Więc co należy zrobić? Użyć tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, ale przenieść to do tytułu. Więc załóżmy, piszemy maila do kogoś z propozycją współpracy, na przykład mamy jakiś z nim do zrobienia projekt i chcemy zaproponować mu 10 pomysłów na zwiększenie innowacyjności jego produktu. Więc zamiast pisać po prostu pomysł, dwa z nich działają zawsze. I teraz w tytule mamy informację o tym, co się dzieje i osoba, która dostaje tych maili dużo, wie, co się kryje w mailu i wie, czego się spodziewać. Inna rzecz to jest przeniesienie tak zwanego credibility, czyli tego, że coś nas łączy z danym rozmówcą, do też tytułu maila. Na przykład, chcemy zainwestować w pana biznes 50 000 zł. Informacje do Marcina Piwko. Zakładamy oczywiście, że osoba, do której piszemy, zna Marcina Piwko. Jako przykład. Więc do czego cię zachęcam, żeby pomyśleć o tym, jaki tytuł maila wpisać, aby dana osoba była zainteresowana czytaniem tego maila. Tak jak wspomniałem, ja czytam wszystkie maile, natomiast są osoby, które tych maili nie czytają. Jeżeli ustalimy tytuł, który pomoże danej osobie zorientować, o czym jest mail, albo jakie jest powiązanie między tobą a daną osobą, cokolwiek, wtedy będzie każdej stronie o wiele łatwiej, żeby osiągnąć swoje cele. Tobie, bo dana osoba czyta twojego maila, tamtej osobie będzie wiedziała już na przykładzie tytułu, o czym jest dany mail. Ale mi głowa boli. I to było na tyle. Jeżeli miałbym polecić jedną rzecz z tych wszystkich, to
piszcie proszę krótsze maile i precyzujmy o tym, po co są te maile. Nie traktujmy maila jako miejsca, gdzie możemy opisać historię swojego życia albo coś innego. Traktujmy to jako po prostu narzędzie do komunikacji. I naprawdę będzie łatwiej we wszystkim, w realizacji celów i docieraniu do osób, które zazwyczaj nie mają czasu, żeby przeczytać aż wszystkie wiadomości e-mail. A takich ludzi, moi drodzy, jest bardzo dużo. Bardzo dużo. Osób, które dostają ponad 100, 200, 300 maili dziennie. I jeżeli przyjmę do nich maila, który ma 4 strony A4, jest im bardzo ciężko przez to przejść. Po prostu nie mają to czasu, więc myślmy o tym, co może druga osoba myśleć, dostając naszego maila. Więc montuję wideo i widzimy się jutro. Dziękuję bardzo.